Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak szybko, łatwo i w prosty sposób wymienić gumę w wycieraczce Valeo Extreme. Coś, co pokazywałem Wam na jednym z moich filmów, że nie da rady wymienić, powiedziałem dlatego, że nie było w tym momencie, kiedy żeśmy kręcili tamten film, tych gum na rynku. W tym momencie moja firma Goodrain wprowadziła na rynek gumy, które są od jakiegoś czasu, ale w związku z tym, że no, są problemy z montażem, chcielibyście zamontować, wymienić taką gumę w wycieraczce, no to pokażę Wam, jak to zrobić w szybki, łatwy sposób. Mianowicie potrzebne nam będą kombinerki, ostry nóż, ja używam akurat noża do tapet. Może być ten z niższej półki cenowej, byleby ostrze było ostre. Kawałek papieru, no i oczywiście guma do wymiany. Żeby nie obetrzeć blaszek, które przytrzymują gumę, podkładam kawałek papieru z jednej i z drugiej strony. Dokładnie w ten sposób. Następnie kombinerkami ściskam jak najbliżej adapteru dwie blaszki do siebie. Pozwoli nam to wyciągnąć adapter od spodu. Popuszczam. Ok. Następnie bardzo często są zamontowane na gumie plastikowe łączniki, które mają na celu wzmocnić blaszki, żeby guma nam się nie rozchodziła. Jak je ściągnąć bez uszkadzania? Mianowicie mamy dłuższą i krótszą część. Krótszą część od spodu podważam paznokciem, schodzi bez problemu jedna strona, jak również robię to z drugiej strony. Ok, po czym dwie blaszki lekko rozchylam i gumę wyciągam z jednej strony oraz z drugiej. Następnie blaszki przytrzymujące gumę, już bez gumy, ściskam dwa końce do siebie palcami. W ten sposób nie uszkodzimy ślizgów, które przytrzymują nam plastikowe końcówki z jednej strony oraz robię to samo z drugiej strony. W tym momencie, jeżeli mamy już dwa elementy, potrzebujemy trzeci. Tu mamy, powiedzmy, starą, weźmiemy w takim razie nową gumę. Jak to zrobić? Mianowicie wkładamy w pierwszy rant. Bardzo często dzieje się coś takiego, że blaszki mogą nam się rozchodzić, guma będzie uciekać. Więc ja robię to w ten sposób, że jedną stronę, oczywiście tymi metalowymi tutaj wypustami na zewnątrz, z jednej i z drugiej strony, tak założoną blaszkę z gumą kładę sobie na boku. Następnie przykładam drugą blaszkę. Po czym sprawdzam, żeby wszystko było równomierne, jednakowo z jednej, jednakowo z drugiej strony. Ok. I zakładam końcówkę mocującą. Oczywiście końcówkę mocującą zwróćcie uwagę tylko na spoiler, bo odwrotnie też założymy, ale będzie to wyglądało no, troszeczkę niechlujnie. Ok. Czyli już mamy dobraną końcóweczkę. Obracam. Wprowadzam i leciutko dobijam kombinerkami. Ona już jest założona. Następnie robię to samo z drugą stroną. Ok. Telefonik przekierujemy do pracy. Ok. I następnie zakładam plastikowe łączniki. Plastikowe łączniki w tym momencie staram się dopasować łącznik delikatnie, ale zaczynam od tej dłuższej części. Raz, naciskam palcem, ona nam ładnie wskoczyła i identycznie naciskam z drugiej strony w ten sposób. Łącznik jest założony. Tak samo kolejna sprawa. Dobra, Patryk, lecimy. Natomiast tutaj klient prawdopodobnie chce się dowiedzieć, jak wymienić gumę w wycieraczce. Ok, przekierujemy. Moment, moment. Halo, zaraz oddzwonię, ok?
Moment, dziękuję. No, hej. I pozostał nam adapter. Jak adapter założyć? Otóż, ja adapter zakładam w bardzo prosty sposób. Wycięcie metalowe oraz plastikowy wypust muszą nam się bardzo ładnie zgrać, więc wsuwam jedną stronę w ten sposób, naciskam palcami do siebie blaszki i one mi idealnie wskakują. Możecie to oczywiście zrobić kombinerkami albo całość, jeżeli chodzi o wycieraczkę, wkładamy w imadło, podkładamy coś, zakręcamy je, blaszka zbiega się jedna do drugiej, bez problemu zakładamy czy też wyciągamy adapter. Natomiast jeżeli chodzi o założenie, okay, to należy zwrócić jeszcze uwagę, żeby guma była osadzona idealnie, jeżeli chodzi o blaszki z jednej i z drugiej strony, żeby nam się czasem gdzieś nie przesunęła, no bo wtedy będzie to powodować, że w tym miejscu wycieraczka nie będzie nam zbierała wody z szyby. Ok, więc zakładam w ten sposób, jeżeli ktoś palcami nie może tego zrobić, łapiemy od spodu kombinerki i znowu ściskamy, popuszczamy. Wycieraczka jest założona. Jeżeli chodzi o dłuższe gumy, ponieważ czasami możemy trafić, że kupimy dłuższy towar do wymiany, natomiast mamy krótszą wycieraczkę, wtedy na co warto zwrócić uwagę? Otóż pierwsza sprawa, środek, czyli środek musi być, jeżeli był szeroki na gumie oryginalnej, identyczny, wycinamy nożem z jednej, z drugiej strony. Długość gumy róbmy zawsze taki, jaki był, jaka była oryginalna długość. Jednocześnie tak samo zachowujemy tutaj identyczne wymiary, czyli po docięciu wycinamy raz, dwa, trzy. Taki prostokącik dokładnie. I tak samo zrobimy z tej strony. Jeżeli mamy, tak jak widać, że z tej strony jest mniej, z tej strony jest więcej, podetniemy te 2-3 mm w jedną stronę i następnie zakończymy drugą stronę. No i to byłoby na tyle. Dziękuję.